wszystkich bardzo serdecznie. Dziś zajmiemy się wymianą oleju w motocyklu Suzuki Maruder GZ125. Do tego celu będziemy potrzebować przede wszystkim oleju 10W40, nawet zaznaczony jest tutaj na korku wlewu oleju. Ja używam Motula 10W40 5100 Ester. Ja sobie go chwalę, no tutaj kwestia doboru oleju jest jak najbardziej kwestią indywidualną dla każdego, więc co wybierzecie, to wybierzecie. Filtr oleju, ja biorę Mana, ale tak jak mówię, no każdy wybiera sobie jaki tam chce, o takim numerze, który na pewno będzie pasował do tego motocykla. I tak, do całej wymiany będziemy potrzebować klucza dziesiątki do odkręcenia pokrywy filtra oraz klucza siedemnastki na spód, żeby wykręcić korek spustowy oleju. Do tego jakieś naczynie, żeby ten stary zużyty olej po prostu spuścić. I tak, przede wszystkim od czego musimy zacząć? Jeżeli wymieniamy jakąkolwiek wymianę oleju, zaczynamy od tego, żeby rozgrzać motocykl, żeby ten olej był jak najbardziej rzadki i spłynął z każdych zakamarków. No ja już tego dokonałem. Silnik jest ciepły. Więc zabieramy się za odkręcanie korka spustowego. I tutaj jest jedna bardzo ważna rzecz. Korek, nie wiem czy będzie widać, jak nie będzie, to dam jakieś przebitki ze zdjęciami. Musi być to korek ten, który jest na tej pokrywce, taki na trzy mniejsze śruby. Pod żadnym pozorem nie można odkręcić tej drugiej śruby, która jest obok, która też wygląda bardzo podobnie jak korek spustowy. Dlatego musimy się skupić na tej jednej śrubie, która jest na tej pokrywie z tymi trzema śrubami, bo to jest właśnie korek spustu oleju. Poluzowaliśmy, odkładamy naczynie, żeby to wszystko sobie do tego naczynia zleciało. Pozwolę sobie ubrać rękawice, bo tak jak mówiłem, olej jest rozgrzany, żeby tutaj w żaden sposób się nie poparzyć, pobrudzić przy okazji. Korek wykręcamy i za chwilę powinien pojawić się olej. Dobra, olej już sobie ładnie ścieka. W tym czasie możemy odkręcić już sobie tutaj ten korek wlewu. W sumie, tak jak widzicie, nie powinno być problemu z jego odkręceniem, bo silnik jest rozgrzany i on wtedy lepiej sobie ścieknie. Dobra, odkładamy gdzieś w czyste miejsce. Kolejna sprawa, zabieramy się za odkręcanie pokrywy filtra oleju. Poluzujemy sobie wszystkie śrubeczki, po czym odkręcamy. Tutaj też wypada sobie jakąś ściereczkę, szmateczkę podłożyć, ponieważ trochę oleju na pewno wycieknie z tego miejsca. Tak. Wszystkie śrubeczki najlepiej odkładać w jedno miejsce czyste. Tutaj przytrzymam i wysuwamy po prostu. O, tak jak mówiłem, tego oleju tu trochę jest. Później wyczyścimy dokładnie tą pokrywę. Uważamy na sprężynkę.
stary, zużyty filtr możemy wyciągnąć. Musimy uważać też na uszczelkę, która tu jest, żeby jej nie zagubić. Chyba że w zestawie mamy. Zaraz zobaczymy. Powinna być w sumie. Dobra, stary. Tak. I tutaj na tą uszczelkę też uważamy. Która w sumie też powinna być w zestawie. Zaraz zobaczymy. Nie, w zestawie nie mamy uszczelek, więc te stare uszczelki muszą zostać. Możemy trochę motor przechylić, żeby ten olej się wydostał z każdych zakamarków, bo wiadomo, jest teraz na stópce, więc jest przechylony na tą jedną stronę. Uszczelka odkładamy. Całą komorę filtra czyścimy dokładnie. Dobra. Teraz tak jak mówiłem, możemy trochę. O, jeszcze dużo ścieka. Żeby cały olej po prostu, który jest zgromadzony w silniku, sobie swobodnie wyleciał. Przed zamontowaniem, założeniem nowego filtra. Jeszcze sobie swobodnie wycieka ten olej. Dokładnie czyścimy komorę filtra oleju. Uszczelka, no szkoda, że nie ma nowych w zestawie. Zakładamy starą. Tak. Trochę mi pociekło. Więc przecieramy wszystko. Tutaj czyścimy dokładnie te miejsca styku. Pokrywę z drugiej strony też przecieramy, żeby nie było w niej po prostu starego oleju. Żeby było wszystko czyściutko. W tej pokrywie montujemy uszczelkę na miejsca, które na wytłoczenie po prostu, które jest na tą uszczelkę. No i co? Możemy przykręcać korek z pustu oleju. Który też sobie przyczyścimy. Kiedy już cały olej po prostu nam zleciał, zakręcamy, też możemy przetrzeć. Dobra, dokręcamy.
Musimy dokręcić kluczem 17. Dokręcamy korek z pustu oleju, żeby nowy olej nam nie wyciekł. Jak ja to mówię, nie za mocno, nie za słabo. Ok, korek jest dokręcony. Montujemy świeży filtr. Musimy uważać, którą stroną. Montujemy tą stroną do zewnątrz, tą do wewnątrz. Tak jak był. Zakładamy obudowę i dokręcamy. Przykręcamy obudowę filtra dziesiątkami, tak jak odkręcaliśmy. Kluczem 10. Tak. Tutaj nie trzeba aż takiej siły użyć. Dobra, dokręcone. Możemy zabrać się za wlewanie nowego, świeżego oleju. Mamy tutaj w sumie fajny lejek, gdzie nie będziemy potrzebowali lejka dodatkowego, bo tutaj jak będziemy wlewać, to raczej nie powinno nam nigdzie kapać. I tak, no teoretycznie te 850 wlewamy. Ja proponuję najpierw wlać tyle, żeby pokazało się w okienku full, po czym odpalamy silnik, sprawdzamy. Odpalamy silnik, rozgrzewamy go, gasimy. Po czym po krótkiej chwili, jak ono stygnie i cały olej zleci na dół, sprawdzamy, ile jest na kontrolce. Na pewno będzie trzeba trochę dolać. Dolewamy, żeby było między minimum a maksimum. I mamy wymieniony olej. Możemy cieszyć się świeżym olejem.